Na końcu. Ok, więc startujemy. Ja nazywam się Andrzej Pluta i dziś, jak co tydzień, postaram się Wam przybliżyć troszkę ideę firmy Skyway. Czym jest Skyway i kto za tą firmą stoi? Tutaj już widzicie, jest to pan Anatolij Eduardowicz Junicki, generalny projektant innowacyjnej technologii strunowej, transportu strunowego. Naukowiec i wynalazca oraz twórca bardzo wielu prac naukowych, 140 wynalazków opatentowanych na cały świat w dziedzinie budownictwa, transportu, mechaniki, elektroniki i przemysłu chemicznego. W tych zakresach mamy tutaj wynalazki opatentowane, patenty, tak? Jeżeli chodzi o samego twórcę, osoba niezwykle charyzmatyczna, niezwykle utalentowana, która przez w tej momencie 40 lat wdraża projekt, o którym tutaj dzisiaj zaczynamy mówić. Niesłychany człowiek, rzadko kto na Ziemi ma tyle cierpliwości, żeby w pierwszej fazie przez kilka dekad pracować nad ideą, nad którą jeszcze w tamtym czasie nie zarabiał żadnych pieniędzy. Wiedział tylko, że przyjdzie taki czas na świecie, na Ziemi, że będzie potrzeba wybudować kolej opartą na tak zwanej strunie podwieszanej od kilku do kilkunastu metrów nad Ziemią. I właśnie to w tej chwili zjawisko tam się coraz lepiej rozwija. A ponieważ na takiej wysokości, jakiej tutaj mówimy, jest bezpiecznie, bezkolizyjnie, wszystko działa zupełnie inaczej i możemy jakby wykorzystać tereny naturalne bez ich jakby grabieży. Nie musimy tych terenów po prostu niszczyć, pochłaniając na właśnie tor do jazdy, jak ma to miejsce w przypadku wszystkich rodzajów kolei, no może z wyjątkiem metra, który ma tor pod ziemią, ale oczywiście też w pewnym stopniu się jakiś ekosystem niszczy. Tutaj jakby ingerencja w ten teren jest jak najmniejsza. Widzicie na przykładzie kilka unibusów, czyli takie te modele miejskie, które będą się przemieszczały z największą prędkością, nawet do 500 km na godzinę, mogą one mieścić mniej lub więcej osób w zależności od potrzeb w danym rejonie, w danym kraju, bo przecież zlecenia będą realizowane na całym świecie. Także te wydania są przeróżne, od kilkudziesięciu do kilkuset nawet osób w jednym takim unibusie. Mamy tutaj również wydania unibusów miejskich. Jak widzicie, bardzo fajne rozwiązania. Mogą występować i w terenie górzystym, w rzekach, dolinach, w lasach, gdziekolwiek, w miastach, między już używanymi, obecnymi autostradami czy trasami szybkiego ruchu, gdziekolwiek. Oczywiście te zastosowania można umieścić, czyli wkomponować w obecną, jakby w obecny teren, zagospodarować przestrzeń obecną, i to jest wielki plus, nie zabierając dodatkowego miejsca, czyli wykorzystując to, co już w tej chwili jest. Mamy tutaj jeszcze rozwiązania unibusy podwieszane, czyli tak zwane właśnie windy poziome. One będą na kilka, kilkanaście osób, takie tramwaje powiedzmy szynowe, strunowe. Mamy na dole również wydanie takiego unibika, czyli jest to pojazd napędzany na pedały, którymi wytwarzamy energię. Dzięki tej energii możemy rozpędzić taki pojazd do 60 km na godzinę. I jak większość z Was wie, oczywiście będąc w Berlinie, ja i tutaj
wielu jeszcze inwestorów z Polski i świata mieliśmy przyjemność oglądać te sprzęty wystawione właśnie na targach. Zrobiło to bardzo duże wrażenie na nas. Oczywiście fajne pojazdy, które już są testowane i pierwsze jazdy zostały wykonane w Ekotechnoparku na Białorusi, o czym też za chwilkę. Tutaj mamy rozwiązania transportowe, czyli cargo. Jak widzicie, bardzo fajne modele i pomysły na szybki załadunek i rozładunek wagonów, na przykład do przewozu materiałów sypkich, węgla, jakiegoś kruszywa, cementu, piachu, cokolwiek, czy gruzu. Możemy błyskawicznie załadować poprzez taśmociąg i poprzez klapy, które się znajdują w spodzie, natychmiast również wysypać kilka ton dosłownie w sekundę na kolejny taśmociąg, który odbiera ten właśnie towar. Pojazdy są bezzałogowe, sterowane GPS-em, co powoduje, że mamy bardzo tani transport i oczywiście bez awaryjny, tak można powiedzieć, bo tutaj nie ma prawa co się zmęczyć. Rozwiązania portowe również firma przygotowała, w jaki sposób szybko można załadować z portu na prom przeróżne materiały sypkie i towary stałe. To może tylko tak na marginesie. Miasta na wodzie, również projekty, które firma ma no, w takiej formie zaawansowanej, przygotowane, bardzo ciekawe. Możemy tutaj nawet zastosować struny, które będą rozciągnięte nawet do 2 km. Górny slajd, tutaj gdzie widzicie te dwie wieże, on pokazuje od 500 do 1000 metrów, a ja wiem, że może być nawet do 2000 metrów. Ta lina w tym momencie się ugina po taką parabolą kilkudziesięciu nawet metrów. I to powoduje właśnie, że wagon siłą grawitacji, siłą ciągu przejeżdża praktycznie cały odcinek bez jakiegokolwiek dodatkowego napędu. I to jest też mega. Więc fajny sposób przemieszczania. To są jakby robione projekty pod tutaj głównie wyspy Arabii Saudyjskiej, Emiratów Arabskich i Indonezji, ponieważ tamtych wysepek jest bardzo dużo i po prostu też jest pomysł i zastosowanie na połączenie tych wysp właśnie takimi strunami kilkukilometrowymi. Również jest rozwiązania nawadniające. Pustynie są przewidziane, tak jak tutaj z prawej strony widzicie, na tym torze, którym będą przemieszczały się wagony osobowe czy towarowe, również mogą mieć rurociągi z oczyszczoną, odsoloną wodą nawadniającą tereny pustynne, co spowoduje zagospodarowanie, zazielenienie i zagospodarowanie tychże rejonów, a jak wiecie, w Arabii jest no, zieleni niezbyt wiele, byłem, widziałem, więc faktycznie jest to taki kraj surowy, zbudowany 22 lata temu na pustyni, więc naprawdę jakby efekt osiągnięty przez ten czas jest ogromny, no ale zielenie jest na lekarstwo. W związku z tym ktoś, kto takie rozwiązania może wpuścić, jak Skyway, jest naprawdę na wagę złota i Arabowie na to przygotowują bardzo duże pieniądze. Ok, miasta na wodzie również, które mogą pomieścić około 10 tysięcy mieszkańców, to właśnie też rozwiązania tutaj pod Emiraty. I widzicie, można połączyć wyspę z wyspą, zbudować miasto na wodzie i przemieszczać się kolejką strunową.
A jak ktoś ma jacht, to oczywiście jachtem również, tym bardziej jak do tej pory dopłynie. Tak wygląda struna od środka w przekroju. Jak widzicie, stąd nazwa kolej strunowa, ponieważ w środku ma zatopionych kilkaset strun, czyli tak zwanych linek stalowych, które są opasane i zalane specjalnym, również opatentowanym betonem, specjalną masą betonową, która jest odporna na niskie, bardzo niskie i wysokie temperatury. To wszystko jest w takim właśnie profilu, również ocynkowanym. Wytrzymałość tego toru przewidują na 100 lat, więc bardzo duża żywotność. Tu widzicie również jak wyglądają napędy, czyli te silniki elektryczne, które będą, czy też są, bo wiele, wiele już modeli mamy gotowych w skali 1.1. Są to napędy na każdą oś, tego pojazdu. Słuchajcie, no i cóż tu mamy? Jak pewnie większość z Was wie, w tej chwili możemy poprzez crowdfunding udziałowy gromadzić czy też zakupywać udziały firmy Skyway. Po co firma sprzedaje te udziały? Ponieważ potrzebuje pieniądze na wybudowanie tak zwanego, zaraz powinno być, mamy ekotechnoparku, który się mieści w miejscowości Morina Gorka na Białorusi koło Mińska. Na ten ekotechnopark firma oszacowała koszt na kwotę 300 milionów dolarów. Jest to około 40 hektarów obiekt, w tej chwili bardzo ochroniony, praktycznie traktowany jak obiekt wojskowy, monitorowany ze wszystkich stron, zresztą opatentowanymi również tutaj pojazdami monitorującymi naszej własnej produkcji. Też widzieliśmy to na targach. W tej chwili, słuchajcie, jeżeli chodzi o budowę, to tutaj mamy już zbudowany pierwszy odcinek pierwszego toru, tego super szybkiego, jak widzicie z prawej strony. Jest już dosyć długi odcinek drugiego toru i w tej chwili trwa budowanie trzeciego toru dla testów transportowych. Tu na tym drugim torze średnim oczywiście już były pierwsze testy unibików. No i oczywiście na ten rok przewidziane kolejne dłuższe odcinki, bo kolej jest super szybka, która będzie jechać z prędkością 500 km na godzinę, potrzebuje długiego toru, żeby w pełni sprawdzić jego wytrzymałość, torów wytrzymałość oraz całego sprzętu. W związku z tym docelowo w ciągu 2 lat będą to 32 km toru jazdy testowej, natomiast w tym roku ma powstać 15 km w jednym ciągu, no i w tym momencie będzie gotowy, zamknięty projekt. Słuchajcie, wiemy, że już jakby jest to tak zaawansowane, teraz tylko zima troszkę hamuje taki pełny rozwój prac. Natomiast jak już to wszystko zejdzie, ruszy wiosna, to za 2-3 miesiące zostanie ten ekotechnopark ukończony. W tym momencie będziemy mogli powiedzieć, że również udziały, które teraz nabywamy, będą już po znacznie, znacznie wyższej cenie. Tutaj dla osób, które jeszcze też nie mają może świadomości, Ministerstwo Transportu Rosyjskiej Federacji wydało na początku lutego, 11 lutego 2016 roku protokół informujący, że akceptuje tą kolej, akceptuje te rozwiązania na terenie całej Republiki Radzieckiej. W związku z tym
w tej chwili przerabiają ustawy w Dumie pod właśnie kolej transportu strunowego, ponieważ tego typu rozwiązania muszą mieć jakby pewne no, odpowiednie naniesione zmiany w prawie. I to właśnie w tej chwili się dzieje. Takie informacje, które już tutaj podawałem, 16 grudnia 2016 roku również odwiedzili nas reprezentanci z Turcji. Tam zostały podpisane bardzo poważne umowy współpracy. Już również poszły pierwsze zadatki na budowę tego typu rozwiązań. Również tutaj pojawiła się w grudniu delegacja Białoruskiej Narodowej Akademii Nauk. Eksperci właśnie z tych dziedzin też oglądali i podziwiali rozwiązania, które są naprawdę wyjątkowe na skali światowej. Tu również to, co mówiłem, jest to screen z wiadomości jednej z największych stacji, Russia 1, Russia Adin. Jak widzicie, kilkuminutowa audycja poświęcona tylko i wyłącznie na głównych wiadomościach właśnie kolei strunowej i pojazd, w którym ja osobiście siedziałem w Berlinie, był testowany właśnie na żywo na tym torze. Także w Rosji, na Białorusi bardzo głośno jest już w mediach, u nas jeszcze wielka cisza, chociaż przedstawicieli mamy bardzo wielu zainteresowanych i coraz większe w tej chwili do nas grupy dochodzą. Okej. Słuchajcie, teraz już odnośnie pakietów, tylko że tego pakietu chyba nie ma, a tego również. Zniknęły teraz pakiety świąteczne. Mamy nowe pakiety. Ten slajd tu jest akurat jeszcze w starej wersji. Już Wam mówię, jak to wygląda obecnie. Cóż możemy nabyć, ile za ile? Jedna oczywiście wiadomość dla nowych osób to jest taka, że każdy może nabyć nawet od $25 w ratach przez 7, 9 czy 10 miesięcy udziały, które będą dzisiaj, rozpoczynając spłatę, będą w takiej cenie, jak jest teraz, a za miesiąc może być ta cena znacznie, znacznie wyższa. Natomiast za 3-4 miesiące zupełnie skończy się sprzedaż i wartość jednego udziału będzie na poziomie $1. Popatrzcie sobie, jakie możecie mieć wartości. Tu jeszcze na tym starym slajdzie, chociaż nowy już Wam powiem, tu mamy $25 przez 10 miesięcy. Mówię o tym tutaj pierwszym. O, przez 10 miesięcy mamy w sumie, możemy otrzymać 27 500. Obecnie sprawdzam, jak to wygląda. Za $25 przez 9 miesięcy możemy zgarnąć 27 500. Tak, czyli skrócił nam się okres. Tu mieliśmy 10, a mamy 7. Ale trzeba wykonać jedną małą pracę, czyli opłacić dwie raty w ciągu 24 godzin i później systematycznie, regularnie płacić od kolejnego miesiąca kolejne te 8 rat bez żadnej przerwy, bez opóźnienia. Bo jeżeli się spóźnimy
niestety przepada nam ekstra bonus, który jest dodawany 5000 akcji. Jedźmy dalej, bo to oczywiście wszystko jest na stronie, ale warto o tym troszkę powiedzieć. Możecie mieć pakiety za 25, 50, 300, 200, 100 dolarów. Im większy, tym jest on tańszy. Jakby jasne, jest ich udziałów znacznie więcej. Zobaczcie, tutaj bardzo często w tej chwili schodzą pakiety na przykład za 500 dolarów miesięcznie. Ja wiem, że to dla niektórych jest duża kwota, ale wielu z Was, z nas zarabia teraz fajne pieniądze w internecie, więc można się pokusić o 500 dolarów miesięcznie na 10 miesięcy, otrzymać dzięki temu 1 150 000 akcji. Policzcie sobie, za 5000 w sumie dolarów w tym roku będziecie mogli jeszcze sprzedać, zarobić 1 150 000. Dlaczego mówię w tym roku? Ponieważ w momencie, gdy zakończą budowę technoparku w takiej formie, jaka jest przewidziana na ten rok, może to zająć jeszcze 3, 4, no 5 miesięcy, również skończy się sprzedaż udziałów. W tej chwili bardzo duża jest aktywność i promocja w Indiach. Tam wystarczy, że z jednego miasta, które liczy na przykład 1 000 000 obywateli, każdy, jeżeli wziąłby pakiet za 200 dolarów, to na drugi dzień skończyłyby się udziały. Taki przykład nam dał tutaj dyrektor. Oznacza to, że tak naprawdę tylko zorganizowana grupa w krótkim czasie może wybrać to, co jest i zacznie się już cena wewnętrzna na poziomie, jak to określili, 1 dolara za jedną sztukę. 1 150 000 dolarów za 5000 dolarów rozłożone jeszcze na raty. Słuchajcie, to jest rewelacja. Rewelacja. I to jest pewne. Biznes jest pewny, budowany przez 40 lat na wielkiej, poważnej historii. Jest to wszystko przygotowane. Więc jakby rozpatrywanie będzie, nie będzie, czy to jest firma uczciwa, czy nie, i tak dalej, to jest takie mało poważne i brane tylko z doświadczeń z innych programów, które nie mają absolutnie sobie równych i nie można ich porównywać do biznesu, do inwestycji największej, jaka kiedykolwiek na świecie miała miejsce i kiedykolwiek powstawała, a w tym wypadku powstaje na naszych oczach. Ok, czyli tak to będzie wyglądało. Oczywiście, słuchajcie, największa wartość naszych akcji będzie w momencie, gdy wejdziemy na giełdę. I firma chce dopracować to w ten sposób i zdobyć tak duże obroty, żeby wartość jednej akcji była 50 dolarów. Teraz mogę Wam powiedzieć 50 dolarów wartość jednej akcji, ale nie na koniec tego roku, nie na koniec przyszłego roku, ale za około 2-3 lata. Pytanie, czy chcecie czekać, żeby z 5 tysięcy zrobić 500 milionów, czy też miliard? Myślę, że warto czekać, ale warto mieć na tyle dużo akcji zakupionych jeszcze w tym roku, żebyście mogli sobie w różny sposób tym zarządzać, ponieważ z samych akcji będą również spływały przez dziesiątki lat dywidendy.
Firma ma podpisane kontrakty, podpisuje kontrakty, w których jest zawarta informacja, że 25% z każdego obrotu, z każdych zysków, z każdego kilometra wędruje do firmy Skyway, która z kolei dzieli się dywidendami z akcjonariuszami. Oczywiście mówimy tutaj o momencie, w którym już będziemy na giełdzie. Więc to będą bardzo duże pieniądze i takie słuchy nas dochodzą, że może być to na przykład z 1 050 000 dolarów w skali roku, tak? Takie dywidendy. Więc jeżeli mamy kilka milionów, słuchajcie, w tym roku skończy się sprzedaż oficjalna po tak zaniżonej wartości akcji i zacznie się giełda wewnętrzna, w której minimalna wartość jednej akcji będzie 1 dolar. To już będzie w tym roku. I w tym roku będziecie mogli wystawiać na sprzedaż. Na przykład macie 5 milionów udziałów akcji, sprzedacie 2 miliony, resztę zostawcie sobie na kolejne lata, żeby oczywiście zarobić z tego nie dolar za sztukę, ale 10, 20 lub 50. Przypomnę Wam, że akcje Tesli, każdy Tesla pewnie zna, silniki, czy też pojazdy elektryczne i silniki elektryczne. W tej chwili akcje ich są warte 280 dolarów. My wiemy, że będziemy największym przedsięwzięciem na świecie i jesteśmy pewni, że te akcje w przeciągu kilku lat będą cały czas rosły i nabierały wartości. Więc trzymając, będziecie coraz bogatsi i starczy Wam pieniędzy na całe życie Wasze, dzieci, wnuków i prawnuków. Oczywiście nie warto ich tak bardzo rozpieszczać. Warto dawkować ten kapitał, ale tak właśnie będzie. Mamy do czynienia z niezwykłą firmą, z niezwykłymi tutaj rozwiązaniami i warto z tego jak najszybciej skorzystać. Są pakiety za gotówkę, jeżeli ktoś nie chce płacić rat, chce raz wydać konkretną kwotę, zapomnieć i czekać na efekt końcowy, to oczywiście też może z tego skorzystać. Cała tabela jest na stronie do wglądu. Słuchajcie, jest tego masa. Wszystko, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bardzo prosto może się umówić ze sponsorem i tak już indywidualnie, przechodząc na stronie, może się dowiedzieć, co się kryje za którym pakiecie, za którym pakietem, bo wszędzie jest dokładny jego opis. Jedźmy dalej. Może dwa słówka jeszcze tylko na koniec powiem odnośnie programu partnerskiego, ponieważ możemy tutaj zarabiać jeszcze z poleceń. Możemy zarobić na swoje raty. Dlatego określacie, jaką chcecie mieć ratę i albo wyciągacie z portfela, albo wykonujecie troszkę pracy i zarabiacie na te raty. Ponieważ system płaci wyśmienicie. Rewelacyjnie. Słuchajcie, jak znacie systemy multi-level marketingowe, to ten system płaci do 24 poziomów głębokość. Poczynając od pierwszego, na którym zarabiamy 15%, po 4, 2, 1, aż na poziomie czwartym. Natomiast to się nie kończy, bo można awansować w bardzo prosty sposób na kolejny poziom kariery i możemy zarabiać już z 5 poziomów. Możemy awansować na kolejny poziom kariery, mamy już 6 poziom, a poprzednie się zwiększyły. Mamy 15, 6, 4, 2, 2, 1 na 6 poziomie. Co to oznacza? Oznacza to nic innego, jak to, że jeżeli ta osoba, czy te wszystkie, które się tutaj znajdują, płacą ratę, tak? Po sobie postanowiły, że będą 100 dolarów oszczędzać właśnie na jakiś zestaw,
to z każdej raty, z każdego dolara otrzymacie właśnie według tego 15, 6, 4, 2, 2, 1. Także tych osób może być nieograniczona ilość w szerokość, a co oznacza, że oczywiście możemy mieć znacznie więcej korzyści. I tutaj kolejny poziom już kwalifikacji. Do 9 otrzymujemy korzyści 15, 7, 4, 2, 2, 1 i od 7 do 9 po 0,5%. I mamy kolejny ekspert do 20 poziomu. Tak jak mówiłem, top ekspert jest do 24 poziomu, ale może o tym już nawet nie ma co wspominać. To są ogromne możliwości, korzyści, tylko trzeba troszkę popracować przynajmniej z pół roku. To jeszcze ważne, jeżeli macie już swoich partnerów, zarobiliście 15%, tak, bo jest to wasz partner bezpośredni, to jeżeli w ciągu 30 dni on lub kilka osób opłaci 5 rat, czyli tutaj 5 o w takim cyklu, otrzymacie dodatkowo 1%, czyli do tego, co było, do 15, dodatkowo 1. Jeżeli będziecie mieli na przykład 10 osób, które opłacą jakiś pakiet ratalny, zrobią 10 wpłat, dostaniecie drugi procent, czyli będziecie już mieli 17. Jeżeli zrobicie 30, 20, przepraszam, dostaniecie trzeci procent. Czyli w sumie plus 3, nie 1, 2 plus 3, to by było aż tutaj 6%, tylko w sumie 3, łącznie będzie to 18% dodanych na wasz balans, którego możecie wypłacić obojętnie, czy na kartę, czy na jakiś procesor, czy na ADV Cash, co chcecie, możecie wybrać, czy na Bitcoin, i również wpłaty możecie dokonywać Bitcoinem poprzez ADV Cash, Perfect Money, karta, możliwości cała masa do wyboru, i róbcie jak najszybciej ruch, ponieważ jest to wyśmienita firma, którą ja nieustannie buduję, prowadzę od roku. Jestem nią zachwycony, mam kilka milionów akcji i wiem, że ta firma da mi wielkie bogactwo. I Wam również tego życzę, żebyście nie przespali tej szansy, żebyście nie słuchali szwagra, szwagierki, czy innych doradzaczy, którzy nie mają być może pojęcia. Jeżeli nie są, to nie mają pojęcia o tym biznesie. Nawet jakby, nie wiem, pracowali na kolei, pracowali w dziedzinie transportowej, to trzeba to po prostu dokładnie poznać, żeby oceniać, a jest naprawdę co poznawać. Materiałów co niemiara, wszystko tu bardzo dobrze funkcjonuje. Słuchajcie, na wiosnę również taka informacja, kwiecień, maj. Oczywiście firma planuje i to już niebawem ogłosi duży event, który odbędzie się właśnie w Ekotechnoparku na Białorusi, dlatego będziemy bardzo głośno to nagłaśniać, aby wszyscy, możliwie wszyscy, którzy są zaangażowani, udali się tam z nami. Możemy brać autokary, to już jest blisko od nas 600 kilometrów, gdzieś tutaj od centrum, powiedzmy. Dodatkowo pan prezydent Łukaszenko zniósł wizy na 5 dni w 80 krajach. W związku z tym również Polska, jak i Anglia mogą na Białoruś się udawać tylko na zaproszenie i to trzeba właśnie wykorzystać. Także dużo się dzieje, bardzo dużo, cały czas pracujemy, żeby odnieść mega sukces, żeby pokazać wszystkim naszym znajomym, bliskim, bierzcie, kupujcie udziały.
bo nigdy taka szansa się nie powtórzy. Ja znam tylko dwie firmy, które są tak świetne. Drugiej teraz nie będę wymieniał, chociaż pewnie wiecie, o której mówię, i obie dadzą nam mega korzyści. Cóż jeszcze chciałem powiedzieć? Za chwilkę również będzie zmiana cen, więc tutaj też no, zastanawianie się kolejny miesiąc nie ma sensu, bo będzie ich znacznie mniej, a już teraz warto po prostu się gdzieś tam do tego przygotować. Także tak wygląda pokrótce informacja. Zapraszam do rozmów z Waszymi tutaj partnerami, liderami, którzy na pewno odpowiedzą na wszystkie pytania, no i do pracy. Ja w tym miesiącu już w lutym 15, 16 lutego będę również w Mińsku specjalnie. Chcę odwiedzić Ekotechnopark, spotkać się z kim się tam da na miejscu z dyrekcji, chociaż znam ich już osobiście, oprócz pana Junickiego, którego jeszcze nie poznałem, ponieważ nie było go ostatnio na targach w Berlinie. Poza tym zespół jest świetny, bardzo miły i przyjazny. I tam nagramy materiał, zrobimy taki reportaż, co prawda w śniegu, ale zawsze to coś, a później na wiosnę pojedziemy, kwiecień czy maj, już przy innej auli będziemy podziwiać jeszcze bardziej rozwinięty postęp prac, które się tam cały czas oczywiście odbywają. Także tak między nami to, co uda mi się tam nagrać, spotkać, przekażę jak najszybciej na czatach, na naszych grupach, oczywiście również na takim webinarze postaram się zdać relację z pobytu. No i to wszystko, co dzisiaj mam do przekazania. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłej nocy, miłego weekendu zbliżającego się. No i działajcie, działajcie naprawdę. Szansa niepowtarzalna, do czego serdecznie zapewne wszyscy partnerzy będą serdecznie wszystkich namawiać, bo co dzień to wygląda firma lepiej. Nigdy nas nie zawiodło i nie zawiedzie. Pozdrawiam, miłej nocy, dobranoc.